Cześć wszystkim! Dzisiaj zaczynamy nowego vloga. Dziewczyny dzisiaj przyjeżdżają do Krakowa, więc zobaczymy fajne rzeczy, mam nadzieję. Pogoda nie dopisuje, mamy taką słabą pogodę, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie super. Ja na razie idę do pracy, a potem idziemy z dziewczynami pozwiedzać Kraków, więc w tej przygodzie zostańcie z nami. Dzień dobry, co tak mało kręcimy? No, ja mało kręcę, bo zapominam o tym. Przystojnego. Przynajmniej w filmach taki był. No. Nawet i sobie wyobrażam też go, że on jest raczej mimo wszystko taki bardziej przystojny. Więc ja bym może go poślubiła. Hej wszystkim, dzisiaj mało się odzywam, ponieważ spędzałam dzień z dziewczynami i jak mogliście zobaczyć, nagrywaliśmy kilka odcinków. Dlatego już się nie mogę doczekać, aż zobaczycie, co stworzyłyśmy. No i dzisiaj minął dzień nam bardzo szybko i właściwie głównie na nagrywanie odcinków. Jako, że jest bardzo późno, ja zaraz idę spać. I jutro wam zrobię update tego, co dostałam od dziewczyn, czy kupiłam sobie w taki tam vintage, w którym byłyśmy wczoraj i jeszcze oraz jedną z takich fajniejszych rzeczy, którą mam w kolekcji, czyli magiczną różdżkę i chodziłam z nią dzisiaj cały dzień. Tak, pozdrawiam wszystkich zdrowych na umyśle, bo ja zdecydowanie nie jestem tą osobą. Więc ja mówię dobranoc w tym momencie, no i widzimy się jutro. Cześć z rana. Jest poniedziałek, jakaś 10:30. Ja świeżo umyta, pachnąca, przychodzę do was, żeby się pochwalić tym, co dostałam. Ogółem w sobotę z dziewczynami byłyśmy między innymi w taki tam, czy byłyśmy w Ministerstwie Magii, z której akurat nie mam przebitek, przepraszam za to, ale od razu wam powiem, że właśnie jest fajna taka promocja, powiedzmy trochę też marketingowa, w Ministerstwie Tajemnic, że jeżeli kupicie jakikolwiek napój, możecie wybrać sobie książkę z wszystkich książek, które oni tam mają. Mają po prostu całe dwie ściany zawalone różnymi książkami,
które są darowiznami od różnych osób i można po prostu szukać, grzebać i znajdować coś dla siebie. I to są często książki, które nie są nowe, co też jest bardzo fajne. I można znaleźć jakieś takie skarby. Udało się na przykład Martynie znaleźć Drakulę w bardzo ładnym wydaniu. Czy Konstancji udało się znaleźć coś z obrazami, już nie pamiętam dokładnie co. Koleżance Konstancji Dagmarze też się... nie, to w ogóle Konstancja dla niej znalazła coś właśnie o krojach do ubrań, a tym właśnie ona się zajmuje, więc w ogóle super, naprawdę bardzo fajne rzeczy tam można znaleźć i nikt się tego jakby nie spodziewa, że w takim miejscu może być coś takiego, więc zapraszam Was koniecznie do Ministerstwa Tajemnic, jeżeli będziecie w Krakowie i będziecie mieć czas. Chciałam Wam się pochwalić tym, co dostałam i może na sam początek pokażę Wam to, co jako pierwsze dostałam, czyli prezent od Mariki i jej siostry Judyty, którą będziecie mogli zobaczyć na kanale już niedługo. No i poza tym też na pewno zobaczyliście ją wcześniej na przebitkach. Pierwszą rzeczą, którą od nich dostałam, jest książka. Jest to czekoladowy Przepiekarnia Czarodzieja. Jest to książka, którą bardzo chciałam mieć. Jest w ogóle koreańska książka i jestem jej mega ciekawa. Opowiada właśnie o, jak sama nazwa wskazuje, o czarodziejach i piekarni, takiej magicznej piekarni. Więc naprawdę jestem ciekawa, co w niej jest. Poza tym ta okładka to żyćko, tak tylko mówię. I bardzo się cieszę, bo chciałam ją sobie kupić, a tutaj zaskoczenie, nie muszę kupować. Poza tym muszę się wygrzebać, co w ogóle tutaj mam, bo ja rozłożyłam to tak randomowo. Dostałam też kartkę własnoręcznie robioną i jest prześliczna. Naprawdę super. Nie będę czytać życzeń w środku, ale są piękne i no... ja jakoś ostatnio emocjonalna jestem, więc jak sobie czytałam jeszcze raz, to prawie się popłakam. tak to jest. Poza tym... dostałam też replikę, którą mogliście widzieć, jeżeli oglądacie dziewczyny na kanale. Jest to replika dyplomu za najbardziej czarujący uśmiech dla Gilda Royal Carta, która wydaje mi się, że była w boksie z Gigir, ale też nie dam sobie głowy uciąć, bo nie pamiętam, w którym to było boksie, ale myślę, że Gigir. Jest przepiękna i wielka, ale jest super i naprawdę chciałabym gdzieś sobie ją powiesić, ale mam za dużo rzeczy na ścianach, ale może w przyszłości. Na pewno będzie fajna do robienia zdjęć, to też, zwłaszcza Gilderoyowi. I chyba to tyle. Jeszcze tutaj takie słodyczki. To wiadomo, standardzik. Wydaje mi się, że to tyle od dziewczyn. Jeżeli chodzi jeszcze o Marikę, to robiłyśmy z dziewczynami właśnie takie większe zamówienie z Warner Brosa i z braćmi Felix. I ich czekoladami. Ja mam dwie. Jedna jest miętowa z CBD, czyli bardzo relaksacyjna czekolada i bardzo fajna. Już próbowałam, jest ona taka cieniutka. Bardzo ładnie pachnie. Jest tak, że malutki, one są bardzo cieniutkie te kawałki. Już taki malutki, cienki kawałek daje bardzo dużo smaku i tej mięty i takiego rzeźwienia, więc naprawdę jest super. No a to jest Flipjack. Jeszcze go nie otwierałam. To jest taka bardziej wegańska czekolada, taki batonik bym powiedziała w sumie. Więc też jestem ciekawa, jak smakuje. Nie zamawiałam więcej tych czekolad, bo nie wiem w sumie dlaczego. Może też dlatego, że robiłyśmy sobie jeszcze zakupy w Warner Brosie, a mój zakup to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, czyli różdżka Albusa Dumbledora. Ja chcę, żeby się wyostrzył, ale chyba nie wyostrzy się. Jest to różdżka Albusa Dumbledora z fantastycznych zwierząt. W ogóle pakowanie jest przeboskie. Te takie fajne, nie wiem co. No i mamy różdżkę. Jest przepięknie wykonana. Ma fantastyczną rączkę z super runami. Tutaj jest właśnie tak zawijana. No jest dosyć długa. Jest jak praktycznie moje ramię, co mi się niesamowicie podoba. Tu ma, żeby nie było mojej twarzy, tutaj ma takie coś, takie jakby dziesiątkę X. No i jest fantastyczna po prostu. No jak fantastyczne zwierzęta, prawda? Jestem w niej zakochana, idealnie mi leży w ręce. Tak, ja mogłabym... ja już mogę jechać do jakiegokolwiek magicznego świata. Alohomora. Wingardium Leviosa.
Tak, to ja wczoraj chodziłam w ogóle cały dzień z tą różdżką. Także tak, jestem geekiem i freakiem. To na pewno można o mnie powiedzieć. Niestety lub niestety. Tutaj jeszcze w ogóle, widzę. Dziewczyny jeszcze dały mi w prezencie te Lego z Harry Pottera, takie co się kupuje. Takie malutkie mystery Lego, nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam. No i wyszła mi nasza kochana profesor Sprout. I jest przecudowna, jest prześmieszna i jeszcze ta mała mandragora tutaj. Siups. Poza tym, może teraz przejdę do kolejnego prezentu. Jest to prezent od Konstancji z kanału Konstelencja. I zacznę od tego, że dostałam kubek z magicznej rodzinki, oczywiście w kolorze Gryffindoru, ponieważ Gryffindor to mój dom. Poza tym piękny art z Giggira, właśnie to jest Testron. Też gdzieś sobie go powieszę, tylko nie wiem gdzie. I najfajniejsza część prezentu, czyli mój własny merch. Mam koszulkę ze swoim logiem. Jest przekiutna, jest przecudownie wykonana, materiał jest niesamowicie milusi i jest super wygodna, bo już miałam okazję ją nosić. A poza tym kubeczek też z moim logiem, bardzo dobrze herbata tu smakuje, także dwa kubeczki, t-shirt i arty. Poza tym jeszcze słodyczki, też śmieszne, bo akurat oba są oreowe, od Mariki i od Konstancji. I poza tym jeszcze dostałam maseczki, chyba te dwie, do włosów, co mnie niesamowicie intryguje, i taką awokado. Dobra, idziemy dalej. Jak wiecie lub nie wiecie, Martyna z Why So Serious jest niesamowicie utalentowaną osobą i tym razem dostałam fantastyczny prezent zrobiony przez nią samą. Jest to taka ramka, gryfońska ramka, tak, tu jest Gryffindor napisane. Tutaj mamy, w sumie nie pamiętam, święty Mungus i jego logo. Tutaj mamy Magical Me, Jezu, nie potrafię mówić, Magical Me w wersji metalikowej. Nasze jedno ze zdjęć z dziewczynami, jak byłyśmy ostatnio u Konstancji w Katowicach. Tutaj mamy tajemnicze eliksiry, wolę nie wnikać co tam jest. No i piórko, wygląda to fantastycznie i na pewno znajdzie się też gdzieś u mnie na ścianie, ale najpierw muszę znaleźć miejsce. Na razie jest oparte o komodę, więc wygląda fantastycznie. Tak czy siak, ja jestem mega zadowolona z tego, jest to cudowna rzecz i I love you, Martyna. Poza tym od Martyny jeszcze dostałam właśnie maseczki jakieś, tylko ja właśnie nie pamiętam od kogo dostałam które, ale podejrzewam, że to mogą być te. I też dostałam małe fiolki z eliksirami. Tak, i byłyśmy też w taki tam vintage, jak już wcześniej wspominałam. I ja kupiłam sobie jedną rzecz. Jest to cudowny taki zestaw do jakby dbania o swoje paznokcie, powiedzmy. Nie wiem, jak to się nazywa specjalistycznie. Mamy w środku nożyczki, jakąś pensetę i tego typu rzeczy. Ale w sumie bardzo mi się podoba. W ogóle jest bardzo fajnie wykonana, jest jakoś taka jak skóra, nie wiem jak to nazwać. To jest, no na pewno nie jest skóra, ale wiadomo. Jest malutkie, jest cute i naprawdę stwierdziłam, że jak mam sobie coś kupić takiego, to w sumie fajnie mieć w opakowaniu, które jest ładne. Ale poza tym dostaliśmy kilka gifów od dziewczyn ze sklepu i naprawdę byłam w mega szoku. Jest to między innymi takie czekoladki tutaj, żeby się nie odbijało za bardzo, gryfonowe czekoladki. One w środku są takimi kuleczkami. Moja mama się śmiała, że to są takie kuleczki złotyznicze. Poza tym dostałyśmy super torbę, taką taką siatkę na zakupy z platformy 9¾. To ja dostałam, dziewczyny jeszcze dostały z Hogwarts Crest. I ona jest taka fajna, żeby zawsze sobie torebki gdzieś schować, tak na wszelki wypadek gdzieś zawsze mieć pod ręką. Notesik jest bardzo ładny. Taki zwykły w linie, ale jest naprawdę bardzo ładny wzór. Poza tym długopis Różdżkę. I ja mam długopis Lucjusza. Jest cudowny. Bardzo mi się podoba. Do tego była też zakładka z Lucjuszem. Bryloczek z Deathly Hallows.
I wydaje mi się, że... Aha, jeszcze te fasolki wszystkich smaków Bertiego Bota. Coś, co najbardziej lubię. Nie, ale i tak je uwielbiam, mimo wszystko, że te smaki są okropne. I wydaje mi się, że to wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałam, to pewnie coś jeszcze dogram, ale to wszystko z tych rzeczy. Więc spędźmy ten dzień jakoś. I przepraszam, że wczoraj i przedwczoraj mało nagrywałam, ale po prostu chciałam spędzić jak najwięcej czasu z dziewczynami. Więc co? Do zobaczenia później. No oczywiście zapomniałam, że od Konstancji też dostałam super życzenia, kartkę z dużą ilością miłości. Z dużą ilością miłości. No także jak wczoraj to przeczytałam, to po prostu byłam totalnie rozklejona. No i w ten oto sposób zakończam tego vloga z moją fantastyczną różdżką, którą mieliście okazję już widzieć. Jestem od niej uzależniona. No niestety. W każdym razie dziękuję wam za to, że oglądaliście i byliście ze mną przez ten magiczny czas. Przed chwilą pokazywałam wam, co dostałam od mojej koleżanki Oli. I też było potterowo. Niedługo się z nią zobaczę na Potter Night, więc w ogóle... Can't wait! A poza tym jeszcze raz... Nie, dobra. No a poza tym chyba tyle chciałam wam powiedzieć. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog i koniecznie dajcie znać, jaka rzecz wam się najbardziej podobała, którą pokazywałam we vlogu. No i co? Szykujcie się na przyszły tydzień, bo w przyszłym tygodniu jest po prostu odcinek niesamowity, bardzo fajny. Już mam go zmontowany, już czeka do tego, żeby go opublikować, więc stay tuned. Za tydzień w niedzielę o 15:00 koniecznie bądźcie u mnie na kanale. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli podoba wam się to, co robię. I co? Do zobaczenia w następną niedzielę. Więc co mogę więcej powiedzieć? Nox!